Znajomi rolnicy zazdroszczą mi mojego pola buraków. Ja zastosowałem środek Convisoan i zobaczcie, jak to dziś wygląda. Nazywam się Bartosz Fryder. Razem z ojcem i stryjem wspólnie prowadzimy gospodarstwo rolne. Znajdujemy się akurat na polu buraków o powierzchni 45 hektarów. Buraki siejemy pierwszy rok i właśnie zastosowaliśmy technologię Convisoan z dwóch prostych przyczyn. Potrzebowaliśmy bardzo prostego rozwiązania, prostej technologii, ponieważ nie mamy doświadczenia z burakami cukrowymi, a także technologii skutecznej. Głównymi chwastami, z którymi spodziewaliśmy się mieć problem w tym roku, był to samosiewy rzepaku, w mniejszej ilości rumian, ale przede wszystkim komosa biała i szarłat. Stosując środek Convisoan, należy pamiętać o tym, że stosować go powinno się w inny sposób niż inne herbicydy buraczane. Nie ma opcji, żeby zastosować ten środek doglebowo lub zaraz po schodach chwastów. Należy poczekać z zabiegiem do momentu, aż główny chwast, którym jest komosa biała, osiągnie fazę 2-4 liści. W zaleceniach można znaleźć wariant jednozabiegowy lub dwuzabiegowy. My wybraliśmy wariant dwuzabiegowy, ponieważ służby z cukrowni nam go poleciły. Jak wyglądała jego realizacja? W pierwszym terminie, który nastąpił w momencie, kiedy komosa biała osiągnęła fazę rozwojową od 2-4 liści, zastosowałem środek Convisoan w dawce 0,5 litra na hektar oraz adiuwant olejowy w ilości litr na hektar. Drugi zabieg przeprowadziłem 2 tygodnie później. Dawki herbicydu i adiuwantu, jakie zastosowałem, były identyczne. W czasie drugiego oprysku zauważyłem, że chwasty opryskane wcześniej już zamierają. Zauważyłem jednak liczne siewki szarłatu, które dzięki opryskowi w drugim terminie udało się opanować. No zobaczcie, jakie mam buraki. No, one ważą około kilograma, a mamy dopiero połowę września i widać, że wegetacja idzie jeszcze pełną parą. Jest to dla mnie wystarczający argument, żeby również w przyszłym roku chronić moje buraki herbicydem Convisoan.